Iwaniuk, Bierut, stał nieco w boku. Był w centralnym kierownictwie, ale nie był na samym czele. Był przygotowywany do tej roli później. Jednym z czołowych architektów ustroju komunistycznego w Polsce po 1944 roku, w tak zwanej Polsce Ludowej, był towarzysz Bolesław Bierut. Polak z pochodzenia, Sowiet z wyboru, człowiek, który miał już przed wojną sowieckie obywatelstwo, agent NKWD, pełnił bardzo wiele istotnych funkcji w okresie po 1944 roku. Ale ciekawy jest jego życiorys wcześniejszy. Kilkakrotnie aresztowany przez polski wymiar sprawiedliwości, stawał przed sądem, skazywany za międzynarodową działalność rewolucyjną. Słabością tamtego państwa było to, że nie robiono im spraw za szpiegostwo. Otóż procedury prawne wyglądały w ten sposób, zresztą podobnie jak to miało miejsce w latach 40., 50., 60. w USA, żeby oskarżyć kogoś o szpiegostwo, trzeba było ujawnić dowody. Żeby ujawnić dowody, można było ujawnić źródło ich pochodzenia, czyli ujawnienie własnej agentury. Polska policja nie chciała tego robić, bo w ten sposób kompromitowałaby swoich agentów w ruchu rewolucyjnym. Skazywano je za mniejsze rzeczy, w związku z tym wyroki były niższe i traktowani byli bardzo lekko, czyli krzywda im się nie działa. Były komuny więzienne, mogli się dokształcać, dostawali paczki, swobodnie chodzili po swoich wydziałach więziennych, przebywali cały dzień razem, dyskutowali, knuli, dalej kuli te myśli rewolucyjne. Towarzysz Bierut w połowie lat 20. został skierowany do Moskwy na dalsze szkolenia w Centrum Światowej Rewolucji. Tam zaistniał jako towarzysz Iwaniuk. On już nie był Bierutem. Trzeba było to wszystko ukryć, przykryć jakimś pseudonimem i tak się właśnie stało. Przechodził przeszkolenie nie tylko ideologiczne, co byłoby zrozumiałe i może nie byłoby takie groźne, ale to każdorazowo największy nacisk kładziono na przeszkolenie zasad konspiracji, pracy wywiadowczej i sabotażowej. Jeśli taki towarzysz wracał do Polski, to ta przydatna wiedza o sabotażu, o szpiegostwie, przeciwko komu była skierowana? Przeciwko Polakom, przeciwko polskiemu państwu. I samo ujawnienie, że ktoś tam przybywał, był szkolony, powinno być traktowane jak zdrada stanu. Towarzysz Iwaniuk, jeśli był przed wojną przyjęty do partii komunistycznej sowieckiej, to znaczy, że stał się obywatelem sowieckim. Ówczesne prawo nie przewidywało takiej możliwości, żeby było, można było mieć kilka obywatelstw, czy chociażby dwa. Polskiego się nie zrzekł, polskiego nie stracił, ale dokonał aktu zdrady. Gdyby za to byli sądzeni, gdyby byli przetrzymywani, cały czas miejsce odosobnienia, to być może to natężenie późniejszej rewolucji na ziemiach polskich byłoby mniejsze. A za sprawy najważniejsze, za sabotaż, za szpiegostwo, za tego rodzaju działalność, gdyby były kary śmierci, a przecież to było dopuszczane, i byłyby wykonywane, to tych rewolucjonistów byłoby oczywiście mniej. Był w Wydziale Wojskowym Komunistycznej Partii Polski. To była już ta ścisła, taka jądrowa jaczejka wywiadowcza i sabotażowa Partii Komunistycznej, czyli czysta agentura sowiecka, czyli Sowiet w pełnych 100%. Gdy wybuchła II wojna światowa, towarzysz Bierut przebywał na terenach zajętych przez Związek Sowiecki i później dalej. Już sformalizował obywatelstwo sowieckie, przyjął obywatelstwo sowieckie jako swoje własne, czyli polskiego się całkowicie wyrzekł. Mamy bardzo niejasny epizod po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki. Towarzysz Bierut, Iwaniuk, przebywał wówczas w Mińsku Białoruskim. W latach 41-43 pracuje w instytucjach niemieckiego państwa okupacyjnego. Oczywiście jego rola sowiecka nie ulega wątpliwości. On był sowiecką wtyką, ale pracując dla Niemców, musiał także robić coś, co tym Niemcom dawało poczucie, że on jest ich, że może być urzędnikiem, średniego wprawdzie szczebla, ale że może być urzędnikiem państwa niemieckiego.
gdy wewnątrz tzw. Polskiej Partii Robotniczej po zabójstwie pierwszego sekretarza Marcelego Nowotki dokonanej przez jedną z frakcji komunistycznych w Polskiej Partii Robotniczej, towarzysz Bierut został wysłany na polecenie Stalina do unormowania sytuacji, to było wiadomo, że Stalin przysłał swojego człowieka. Iwaniuk Bierut stał nieco w boku. Był w centralnym kierownictwie, ale nie był na samym czele. Był przygotowywany do tej roli później. Tę funkcję pełnił wtedy Władysław Gomułka, a Bierut tylko patrzył mu na ręce i deptał mu po piętach. Później mu się to oczywiście opłaciło, bo to pierwsze odium reżimu komunistycznego w latach 1944-48 spadło na tego, który stał na czele formalnie, na Władysława Gomułkę. Najgorszy okres represyjny Polski Ludowej, gdzie zamordowano 100, a może 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to jest właśnie ten czas do 1948 roku. Gdy pod koniec 1948 roku formalnie w miejsce Gomułki wchodzi Bierut, to ma przedpole wyczyszczone. Tak zwana reakcja leży albo w ziemi, albo siedzi w więzieniach. Dalej trwają represje. Dalej są te sprawy polityczne i zabójstwa, morderstwa polityczne, ale już nie na taką skalę jak za okresu Gomułki. Co się stało? Gomułka wyrobił sobie w ten sposób nimb. Do dzisiaj są różni idioci, którzy twierdzą, skoro go Stalin kazał zamknąć, skoro Gomułka siedział po 1948 roku, to Gomułka jest dobry, to Gomułka jest nasz. Gomułka nigdy nie siedział w więzieniu Polski Ludowej. Miał status coś w rodzaju internowania. Był bardzo dobrze traktowany. Zachowały się różnego rodzaju raporty, sprawozdania, co tam się tak naprawdę działo. I się okazuje, że nawet dieta, którą sobie zażyczył, musiała być realizowana zgodnie z jego poleceniami. On nie uznawał przydziałów żywności, jakie dostawali wyżsi oficerowie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oni się skarżyli, że musieli jechać na bazar, kupować szynkę własnego wyrobu, jajka zdrowe, bo towarzysz Gomułka cierpiał na żołądek. Trzeba było zaspokoić jego roszczenia. I zaspokajano. Nikt mu zębów nie wybił, nóg nie przetrącił. Siedział po prostu i czekał na swoją kolej, jak to w komunizmie bywało. Jedna ekipa oddalona, trzymana pod kluczem, druga ekipa rządziła, a później następowała zmiana. I Bierut w miejsce Gomułki wchodzi w 1948 roku. Przez długi czas jest pokazywany jako przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, czyli de facto komunistyczny prezydent, bezpartyjny, chodzi w procesjach katolickich. Pokazuje, że to państwo, które przyszło, nie jest takie złe. To są tacy sami ludzie jak my, tylko trochę inaczej działają. Ale są w miarę normalni. Nie, nie byli normalni. Epoka bierutowska to jest także epoka krwawa i epoka, która osławiła się masowymi represjami. Bilans rządów Bieruta to jest około 100 tysięcy ludzi przetrzymywanych w komunistycznych więzieniach. Ofiary komunistycznych represji. Obozy pracy. To są także obozy pracy dla chłopów na wsi, którzy są obarczeni obowiązkowymi dostawami, nie są w stanie się z tego wywiązywać i trafiają do komunistycznych obozów, które bardzo często mieszczą się w dawnych obozach niemieckich. Ponad 500 tysięcy chłopów, niektórzy z nich wielokrotnie, karanych właśnie obozami pracy. Około 1,5 miliona kar grzywny dla chłopów, którzy nie wywiązywali się z tych dostaw. Jak się można było wywiązać? Kraj ograbiony doszczętnie przez Niemców, zniszczony. Gdy przyszła władza ludowa, to te lokalne komitety Polskiej Partii Robotniczej na poziomie gminnym czy poziomie powiatowym same ustalały władzę, same ustalały wymiary kontyngentów i same te kontyngenty ściągały. Gdy się czyta te ich ówczesne, niezdarne, półgramotne zapiski, to budzi to lęk i przerażenie, że taka Polska została nam narzucona. Ci towarzysze, którzy siedzieli w tych komitetach, obradowali. Mlika z chłopa ściągnąć 3 razy więcej jak za Niemca. Mięsa 2 razy więcej, kartoflów 4 razy więcej. Co można było wycisnąć ze wsi, która była już kompletnie ograbiona z żywności, gdzie bydło zostało albo wybite, albo zarekwirowane, konie zabrane przez armię niemiecką. Później zniszczenia, w momencie wycofywania się Niemców i przychodzi nowa władza, rzekomo nasza,
która jest jeszcze bardziej represyjna, jeszcze bardziej nastawiona na ściąganie, przecież to są swego rodzaju podatki, ale krwawe, od ludzi, którzy nie mieli już czym płacić. W związku z tym są zabierani do obozów pracy. W obozie pracy nie pracują u siebie na roli. Zostaje żona, zostają dzieci, często małe, nie są w stanie obrobić, nie są w stanie uzyskać tych plonów, jakich władza komunistyczna oczekuje. I ten biedny człowiek, który wychodził z takiego obozu, trafiał tam ponownie. To wszystko jest epoka bierutowska. Musimy o tym pamiętać, żeby nie oceniać powierzchownie, pobieżnie. No, nie było tak źle, Stalin dał nam naszą władzę. Jaka nasza? Jeśli na czele partii komunistycznej i na czele Polski Ludowej po 1948 roku stoi towarzysz Bolesław Bierut, to przypomnijmy sobie, 12 października 1944 roku towarzysz Bierut na Kremlu do Stalina wyraża oczekiwanie jego formacji. Jesteśmy tu, by w imieniu Polski żądać, aby Lwów należał do Rosji. To jest zdrada. Za to powinien dostać kulę w łeb. I takie coś go powinno spotkać. Niestety sprawiedliwość Polaków go nie dopadła. Ale pojechał na zjazd partii komunistycznej w Moskwie, jak się wtedy mówiło prześmiewczo i szyderczo, zjadł ciastko z Kremlem i wrócił już w drewnianej jesionce. Jest pochowany w mauzoleum, w gigantycznym mauzoleum na cmentarzu powązkowskim, które cały czas jest pod ochroną. Tam nie można ich ekshumować, zebrać w torebkę plastikową i o 6 rano zanieść rodzinie i bierzta, rób ta co chceta, on nie jest nasz. Były takie postulaty, próbowaliśmy to robić, spotkało się to z w miarę powszechnym oburzeniem. W dodatku ludzie, no ale jak to, jak zmarłych, a co z tego, że zmarły? To zmarłego nie można za to wszystko, co robił. To Hitlera też byśmy trzymali w mauzoleum, gdyby zdążył wcześniej umrzeć, gdyby mu III Rzesza to wystawiła, to byłby nie do ruszenia. Stalina wyrzucili pod mur, też miał być w mauzoleum i nic się nie stało. Sami to zrobili, sami chcieli go się pozbyć, więc my też powinniśmy mieć takie prawo. Bierut jest symbolem komunistycznej okupacji. Tak jak Gomułka, Berman, Radkiewicz, cała ta plejada wszystkich najgorszych. Oni leżą w większości na cmentarzu, który jest nekropolią narodową w Warszawie, na cmentarzu powązkowskim. W okazałych grobach, w najlepszych miejscach są pilnowani, ich następcy również. Ostatni z nich, towarzysz Wojciech Jaruzelski, także jest pod taką ochroną, także miał cmentarz państwowy. A dla prawdziwych polskich bohaterów tam już miejsca nie ma. Walka o każdy kawałek grobu. Znam przypadek, gdzie przydzielono polskiemu lotnikowi, bohaterowi II wojny światowej, który zmarł na emigracji, bo na emigracji znalazł się już po wybuchu wojny. Jemu przydzielono na skutek wielomiesięcznych starań pół miejsca na cmentarzu powązkowskim. Czyli chować go można albo w kuczki po żydowsku, żeby się zmieścił, albo w urnie. I leży tam w urnie. A oni w tych mauzoleach są tak jakby na wieczne pamiętanie. O, zobaczcie, nasze z zagrobu zwycięstwo. Nie macie Polski Ludowej, ale ta Polska Ludowa jest w was. Nie chcemy, żeby ta Polska Ludowa była w nas, wokół nas, żeby była w tych miejscach, które są miejscem naszych pamięci. Towarzysz Bierut miał bardzo brzydki pseudonim w partii. Środowiska Magdy Lempart z pewnością wyraziłyby to pełnym słowem. My tylko powiemy, że to było słowo na je. I czynności, które wykonywał z towarzyszkami partyjnymi, tak mogły się nazywać, bo miłość po sowiecku to było właśnie to. Je bije w umać, to było coś zupełnie dla nich oczywistego. W związku z tym liczne potomstwo, formalne i nieformalne, pełniło także określone role w Polsce Ludowej. To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasadorowie, wicepremierzy, ludzie na najwyższych świecznikach władzy i do dzisiaj właściwie ta Polska przez to nie jest zdekomunizowana, bo to nie jest przypadek jednego Bieruta. Gdyby tak było, to machnęlibyśmy ręką. Potomstwo dziesiątków tysięcy oprawców, uzurpatorów, bandziorów i morderców jest pośród nas, dumnie chodzi z podniesioną głową i co, tatusia, chcecie mi ruszyć? Tylko spróbujcie. To był mój tatuś. Tatuś brał mnie na kolanach, głaskał, przynosił cukierki i w związku z tym tatuś to był kochany mąż, ojciec.
ale dla normalnych ludzi, dla tych, których rodziny siedziały w więzieniach, dla tej części, która czekała na ich powrót, nie zawsze skutecznie, to jednak być tak nie powinno. Powinna być sprawiedliwość. Na czym ona powinna polegać? Na nazwaniu tego po imieniu. Komuniści byli złem w Polsce. Tak jak mówi się dzisiaj o Niemcach nazistowskich, że to było zło, to o komunizmie mamy prawo i obowiązek mówić tak samo. To było zło. Dlatego nie było tyle ofiar jak wcześniej, bo już nie było kogo mordować. Komunistom wystarczało nie milion czy dwa zabić, ale wystarczyło 100 tysięcy. I to już spowodowało katastrofę, że jesteśmy w takiej sytuacji obecnie, że nie ma kadry przywódczej, nie ma normalnych elit, nie ma ludzi, którzy byliby dla nas wzorem. Nie ma tych, którzy mogliby powiedzieć, zachowaliśmy się jak trzeba. Ci, którzy chcą to mówić, zachowali się kiedyś i zachowują się teraz odwrotnie niż trzeba, jak nie trzeba.